Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, dostałem już dostęp do nowej bety 0.53 i dzisiaj odblokujemy sobie wszystkie nowe skiny, które są dostępne w nowym kole Mr. Beasta. Skinów jest naprawdę sporo i są przekozackie, więc dzisiaj sobie troszeczkę pogramy, troszeczkę pokręcimy kołem, więc jeżeli lubicie takie odcinki, zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a teraz zaczynamy. Na samym początku może zakręćmy sobie 5 razy kołem, a wy zostawcie łapeczkę w górę, bo łapeczka w górę pozwoli mi trafić wszystkie nowe skiny. Wow, nowy skin Dino Guy, bardzo fajny, oceniłbym go. Wow, sorry, ale teraz legenda Mr. Beasta padła, więc mamy już pierwszego Mr. Beasta odblokowanego i mamy już nowy skin, coś wyjątkowego. Wow, te nowe animacje są przekozackie. Polećmy dalej. Jaki koteł kozacki. Cybertooth to był chyba, coś takiego. Za chwileczkę sobie przeczytamy jeszcze raz te nazwy. Mamy Mr. Beasta Lamborghini. Spójrzcie na to, moi kochani. Dino Guy, Mr. Beast, Fossil Guy, Sabertooth oraz Mr. Beast. Dino Guy'a oceniam tak na 7 na 10, bo to jest dinozaur, więc całkiem wysoko. Mr. Beast pikselowy jest naprawdę mega fajny, daje mu 8 na 10. Fossil Guy jest to jakiś spalony ciastek. Daję mu 6 na 10. Tygrys szablozębny, no to jest oczywiście 10 na 10. No i Mr. Beast Lamborghini 11 na 10. Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda Lamborghini z tyłu, bo naprawdę nie mogłem się doczekać. I uwaga, obracamy i spójrzmy na to. No, trochę słabiutko to wygląda, bo te Lambo jest w kabriolecie, szyby opuszczone. Mr. Beast w ogóle jedzie w kroksach. Z tyłu ma takie wielkie dwie rury wydechowe. Sprawdźmy, czy możemy zmienić sobie kolor Lamborghini. No niestety nie możemy, nawet nie możemy zmienić koloru skóry. Mr. Beasta, dlaczego? Jimmy, dlaczego żeś to zrobił? Ale i tak tego skina oceniam 11 na 10. Chcę koniecznie mieć go w swojej szafce, więc jak wejdzie aktualizacja do gry, będziemy na niego polowali. Zagrajmy sobie teraz prosty meczyk tym skinem. Zobaczcie, jak on śmiesznie jedzie, tak rączkami macha. Coś pięknego. Okej, pierwszy meczyk to Canon Climb. Podejrzewam, że tym Lamborghini jesteśmy w stanie dojechać pierwsi. Spójrzcie na tak to kozacko wygląda. A jak podskakujemy, to wypadamy z furmany. Aha! Kraksa, widzowie! Zderzenie czołowe z młotem. Hop. Dobra, teraz damy radę. Mega śmiesznie to wygląda. Pierwszy raz jest dodany pojazd do jakiegoś skina w grze Stumble Guys i mi się wydaje, że to nie jest pierwszy i ostatni raz, ponieważ jak już raz coś zostanie do gry Stumble Guys dodane, no to później to się powtarza. Tak samo było z latającymi skinami. Pierwszy latający został dodany do gry. Był to chyba ten skeleton helikopterek, o ile się nie mylę. A później już powstały postacie, które fruwały. Kolejny meczek to Bombardment. Okej, czy moje Lamborghini... Zobaczcie w ogóle, jak ten skin mega fajnie się świeci. Wow. Mega śmiesznie się steruje, bo nie widzimy, jak nasze nóżki się poruszają. I faktycznie, naciskając te strzałki, odczuwam taki efekt jeżdżenia samochodem. A! No, tego chyba się nikt nie spodziewał. Pierwsze dachowanie Lamborghini Farela. Niestety nie udało się wygrać. Może się uda to zrobić w następnej rundzie. Dobrze, moi drodzy, my lecimy dalej z naszym kołem. Dajmy sobie kolejne 5 skinków i let's go. Bo skinów jest naprawdę sporo do odblokowania. Mamy znowu naszego tygryska. Ale mamy też, moi kochani, nowego Jimmy'ego. Golden Jimmy. Coś pięknego. I uwaga! Okej, skin coś wyjątkowego, duplikacik. I mamy też teraz tutaj, wow, legendarny 3D. I Mr. Beast Willy Wonka. Tak wyglądają nowe skiny. Mr. Beast złoty, Fossil Guy duplikat, 3D Gal oraz Mr. Beast Willy Wonka. Sprawdźmy sobie skina coś specjalnego. Tak on wygląda. Fossil Guy. Ja myślałem, że to jest jakieś przypalone ciastko, a to jest, moi kochani, gościu, który dopiero co został wykopany. Jest to skamielina Stumble Guys. Okej, czyli cofamy się do prehistorii. Całkiem ciekawy ten skinek, ale na pewno on nie przebije Mr. Beasta. Tak wygląda Golden Jimmy, jest cały pokryty złotem, tylko ta grafika na klacie jakoś takiej słabej jakości. Kręcimy kołem jeszcze raz, 5 razy, a wy, moi kochani, pamiętajcie, jak kupujecie jakieś gemy w grze Stumble Guys, nie zapomnijcie skorzystać z kodu Farel, to nic nie kosztuje, a mi naprawdę sporo pomaga, także każdemu, kto wspiera, dziękuję za wsparcie. I teraz trafiamy nowego skina Mr. Beasta, czyli takiego zwykłego latającego. I do tego mamy jeszcze co? Na razie nic. Na razie duplikacik wyjątkowy. Mamy też... O tak! Epicka Mr. Beast Bestia. To mi się podoba.
I mamy też nowego skina epickiego. Też z jakąś panią z prehistorii. Tak wyglądają nowe skiny i przetestujmy sobie teraz bestię. Gdzie jest ta nasza bestyjka? Halo, bestyjka. Okej, mamy naszą bestię. Spójrzcie na to, jak ona przekozacko wygląda. To jest jeden z lepszych skinów Mr. Beasta. Wow! Takiego skina będę musiał mieć na pewno w swojej szafce. Dobra, lecimy dalej kołem, bo już nie mogę doczekać, aż odblokujemy kolejne kozackie skiny. Tym razem 10 razy losowanie. To będzie grubo. Uwaga, patrzcie, kolejna bestia, tym razem pikselowa. No i teraz nie wiem, która jest lepsza, zwykła czy pikselowa. Mamy do tego jakąś nową babeczkę, która nazywa się Glitchy. Widzieliście, ona się glitchuje. Ale sztos. Mamy też banana w autku. Pilał. Mega fajny skin, pocieszny. I mamy wyjątkowego Jimmy'ego. Tak jest, wygląda jak Gandalf z różdżką. No i mamy kogo? Znowu tygrysa szablozębnego. I uwaga, czy uda nam się trafić jeszcze coś nowego? Tak, mityczny Cave Flyer. Gościa chyba na skrzydłach nosiły nietoperze. Zaraz to sprawdzimy. I mamy też Diamond Key. O, wow. No dobra, wygląda to naprawdę spoko. I ostatnie losowanie. Tak mi się wydaje. Trafiamy kogo? Słoniątko! 7 nowych skinów udało nam się trafić. Wejdźmy sobie w mityczne skiny i sprawdźmy tego glitcha. Wow, zobaczcie na nią. Ona cały czas się glitchuje. Czyli to jest jakaś hakerka. Ale bajer. I mamy też chłopa prehistorycznego, który ma na plecach dinozaura i za fryzurę trzyma go pterodaktyl. Coś pięknego. Więc moi kochani, mega fajne skiny czekają nas do odblokowania w sierpniu. Sprawdźmy sobie jeszcze zwykłego Mr. Beasta pikselowego. Mega fajny. Tak wygląda nasz nowy tygrysek. Tak wygląda słoniątko. Przekozacki. I magiczny Mr. Beast. Ciekawe, czy jego ta różdżka potrafi czarować. Sprawdźmy, co nam zostało na kole. Bestię mamy, Mr. Magic Beasta mamy. Nie mamy diamentowej bestii jeszcze. Okej, okay. Czyli jeszcze jest kilka skinów do odblokowania. Jeszcze nie mamy Figro, Retrogala. Ej, naprawdę sporo jest tutaj nowych skinów do odblokowania, których jeszcze nie mam. Więc moi drodzy, polujemy łapki w górę. A na pewno wtedy uda mi się trafić w tym kole nowego skinka. Uwaga. Mam nadzieję, że wszyscy już zostawili. Bananek był. Przetestujemy go sobie dzisiaj albo jutro. Pogramy sobie tym skinkiem. Mamy też... Ach, coś wyjątkowego to już było. Skamielina tak zwana. I... No nie, Mr. Beast się powtarza. Spójrzmy dalej. Czy coś będzie? Jest. Dalej Mr. Beast. Zwykły. Legenda. No dawaj, dawaj koło. Wierzę w ciebie. Jest i epicka pikselowa panda. Ale aha, już, to jest duplikat. Myślałem, że jeszcze jej nie miałem. My polujemy teraz na epicką, nie, na coś specjalnego, na mityczną diamentową pandę, która przed chwilą śmignęła i jej nie trafiliśmy jeszcze. T-Rex! T-Rexa nie mieliśmy, ale mega fajny skinek. Wygląda jak z Fall Guys taka postać, nie? Te oczka, fasolka taka. I uwaga, czy to koniec? Tak. Tym razem udało nam się trafić tylko jeden nowy skin. Ale się nie poddajemy, moi kochani, lecimy dalej. Kolejnych 10 strzałów. I jest, jest, jest nowa legenda, zobaczcie. Dino Watcher. Fajny. Taki prehistoryczny. No to już było ten 3D Gal, coś takiego. Dawaj, 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 wariaciku. I do niego babeczkę byśmy potrzebowali. Potrzebowalibyśmy do niego kobitki z prehistoryki. Na razie nie udaje nam się nic trafić. No i mityczna oczywiście Mr. Beastowska bestia. Nie ma na razie. Coraz ciężej na tym kole idzie, wam powiem. No dawaj! Ach! Mityczny, ale to jednak nie ten. No dawaj. Kolejny mityk, ale już ją mamy. Panią Glitch. No i dawaj. Mityczny znowu. Legenda. Czy coś z tego będzie, moi drodzy? Chyba nic, chyba nic. Niesamowite, że nic nie trafiliśmy w tym kole. Tak być, moi drodzy, nie będzie. Lecimy jeszcze raz. Myślałem, że ten odcinek szybko się skończy, bo od razu trafimy właśnie tego pięknego skina. Mamy go, The Beast. I to jest to, na co czekałem. I mamy kobitkę do tego chłopa. Dobrze.
dawaj, dawaj, dawaj. Musimy odblokować wszystko z tego koła. Mr. Beast pikselowy był. Mr. Beast wyjątkowy był. No. Przyjacielu. Okej. Dwa koło siebie Mr. Beasty takie kozackie. Golden przede wszystkim. I dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, ten sam chłop. On jakąś taką śmieszną dziarkę miał na ręku, nie wiem czy zauważyliście. Lamborghini, to było. I patrzcie, patrzcie, nowy skinek. Nie, tamtego Dino chyba miałem, nie miałem tylko jeszcze tej babeczki. O, jest nowy epic. Wow, Cave Guy, okej, czyli taki prehistoryczny, prosto z jaskini prymityw. I mamy ją, Wigro. Tym razem koło oddało, trafiliśmy aż trzy nowe skiny. Jeden coś specjalnego, epicki oraz mityczny. Zobaczmy nowy mityczny skin. Wygląda przekozacko. Pani Galaxy, tak bym ją nazwał. I oczywiście trafiliśmy też nową wyjątkową bestię diamentową. Nawet na plecach ma logo Mr. Beast. 11 na 10 ten skinek oceniam. Tak wygląda pikselowa bestia. Mega śmieszna, taka prosta. Nie wiem czemu ona z tyłu nawet nie ma prawdziwego logo, tylko taki kwadracik. Zagrajmy sobie teraz meczyk tą zarąbistą bestią i lecimy. Spin Go Round jako pierwsza mapa. Zobaczymy czy faktycznie moja postać będzie się jeszcze jakoś dodatkowo mienić, będzie jakoś fajnie odbijała promienie słoneczne. Rzućmy się tą bestią. No i powiem wam szczerze, że pomimo tego, że jest super diamentowa, okej, okay, wow, to było dobre. Pomimo, że jest taka super diamentowa, no to jakoś tak super fajnie, ojojojojoj, jakoś super fajnie się nie świeci. Myślałem, że będzie miała dodatkowo jeszcze jakieś, kurczę, wszystkie są te przeszkody moje. Nie ma dodatkowych jakichś fajnych animacji, a szkoda, bo przydałyby się jej na pewno. Hop, 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 cyk. No i mamy to, moi drodzy państwo. Pierwsze miejsce. Drugą mapą jest Hot Wheels. No spokojnie, damy sobie radę. Ale jestem bardzo ciekawy, jak będzie, moi drodzy, wyglądał Mr. Beast jeżdżący w Lamborghini, grający tryb Hot Wheels. Jeżeli chcecie to zobaczyć, no to poczekajcie do jutra. W jutrzejszym odcinku się dowiecie. Będziemy sobie testowali skinki oraz też przetestujemy sobie nową emotkę Mr. Beasta. Więc subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żebyś dostał powiadomienie o nowym filmie. Jak widzicie, póki co bestia jest najszybsza na polu bitwy. Wow! Jaka kozacka fura! Co jest? Takiej to jeszcze nie miałem. Powiem wam szczerze, że tę mapę znam już na pamięć. Szkoda, że na przykład nie zostaje ona jakoś zmodyfikowana, dodane. Szkoda, że nie są do niej jakieś dodatkowe przeszkody lub wiecie, żeby mogła być zmodyfikowana w jakiś sposób. Na przykład lasery do tej mapy bym dodał. To było mega mocne. Ostatnią finałową mapą jest Laser Tracer. I tym razem coś mi się wydaje, że wygramy. Ze mną chce wyrywalizować dzieciak z dużą głową, jakiś pantonim, wiking żelazny i jakieś tam jeszcze inne dziwne skinki. I pan astronauta Amerykanin. Jak oni to zrobili, że nikt nie dostał tym ślizgiem? Uwaga, uwaga. Puh! Leży szkidosek. Tylko nie płacz, nie wołaj mamy. Puh! 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 Leży! Wow! Jak on to zrobił? Puh! Jestem dzieciakiem sam na sam? No to chodź tutaj, kidosek. Zmienimy pampersa, co ty na to? Yes! Let's go! No nie udało mi się go spieczątkować na koniec, ale i tak mega fajnie. Bestia wygrywa. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu diamentowa bestia. Zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!